Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online, wydanie specjalne tego programu, którego dawno nie było, ale się pojawia. I to wydanie specjalne live, ponieważ dziś jest niezwykła okazja, premiera książki, o której już za chwilę więcej. Jest okej, to dlaczego nie chcę żyć? Małgorzata Serafin, Marek Sekielski. Dzień dobry. Świeżutka, cieplutka, pachnąca książeczka. Jedną damy, prawda? Oczywiście, że tak, dla patronów. Tak. Dla patronów, którzy oglądają tego live'a. Zadawajcie pytania, komentujcie. Autorzy książki będą odpowiadać na bieżąco. Okładka już robi wrażenie. Matylda Damięcka jest autorką rysunku. Książka o depresji, o ludziach, którzy zmierzyli się z depresją, których depresja na moment powaliła nawet, ale którzy też potrafią się podnieść z tych trudnych chwil. Książka nie jest łatwa, ale to, co jest ważne, to to, że daje nadzieję, że można przetrwać i że można z tego wyjść. Mam do was pytanie. Dlaczego postanowiliście zająć się tym tematem, oboje? Czy to dlatego, że oboje też się mierzyliście z problemem depresji, stanami depresyjnymi? Gosiu. Ja chciałam napisać książkę. To było takie moje nieśmiałe marzenie, bo pomyślałam sobie, że skoro już prowadzę farbowanie życia i powiedziałam głośno o tym, że mam depresję, to takie wywiady z osobami zmagającymi się z depresją byłoby taką ciekawą kontynuacją, bo jedna osoba może chcieć obejrzeć, a druga może woli coś przeczytać. Ale to było takie moje bardzo nieśmiałe marzenie. Marek bardzo namawiał mnie do tego, żebym napisała taką książkę i gdzieś chyba chciałam poczuć się bezpiecznie albo potrzebowałam jakiegoś wsparcia i bardzo go namawiałam, żebyśmy napisali razem. On dosyć długo wypierał i upierał się, że co on ma wspólnego z depresją, on się na tym nie zna. Znaczy wydaje mi się, Marku, że się znasz. Z własnego doświadczenia. Co, ale na etapie, o którym mówi Małgorzata, o którym rozmawialiśmy, spacerowaliśmy, rozmawialiśmy na ten temat, ja jeszcze nie wiedziałem, że to mnie też dotyczy. Diagnoza się pojawiła dopiero chyba 2 albo 3 miesiące później. A ja nie chciałem tej książki tak, znaczy potrzebowałem dużo czasu, żeby się do tego przekonać, no bo jak dobrze wiesz, z tą samooceną u mnie jest nie najlepiej. Więc mimo, że już miałem na koncie napisaną jedną książkę o uzależnieniu, to tutaj uważałem, że nadal że nie mam na to po prostu jakby papierów takich, no, po ludzku. I długo szukaliśmy, ja tak naprawdę szukałem takiego połączenia, które jakby dałoby mi taką wiarę, że i taką pewność, że ja wiem, o czym będę rozmawiał. I był taki punkt, który łączył trochę jakby nasze doświadczenia wspólne chyba, nie, z tych rozmów, które przeprowadzamy. I chodzi o alkohol, bo on często, jak ja rozmawiałem z osobami uzależnionymi, to u osób uzależnionych depresja pojawia się też wcale nierzadko, a też osoby, które są w depresji albo mają inne różne zaburzenia, to też czasem niestety sięgają po takim pierwszym lekarstwem, w cudzysłowie oczywiście jest alkohol. I to było takie spoiwo, które gdzieś tam jakby pozwoliło mi w to wejść. I tak to się zaczęło, nie? I tak w poszukiwaniu trochę jakby tego alkoholu w tej depresji, nie? Jak on jest, z czego to się bierze, czy alkohol jest na początku, czy depresja, trochę tak jak pytanie, czy pierwsza była kura, czy było jajko, nie? I tak tam to różnie wychodziło później. Tak, to się bardzo łączy. Ja też w swoim osobistym doświadczeniu depresji miałam taki moment, kiedy moim antydepresantem był alkohol. Co oczywiście jest wielkim samooszukiwaniem siebie, na chwilę poprawia nastrój, po czym są zjazdy depresyjne. No, alkohol tak naprawdę, jak już mówiąc zupełnie serio, jakby alkohol ma działanie depresyjne, nie? Więc no mówię, działa zupełnie odwrotnie. Ale czy na chwilę sprawia
wrażenie, że się czujesz lepiej. Tak, a później wpędza w jeszcze większy dół. No i żeby nie zmierzyć się z tymi emocjami i z tymi problemami na trzeźwo, no to sięgałam po wino. I jak rozmawiałam już tak ze znajomymi, zastanawiając się nad tym, czy nie mam przypadkiem problemu z alkoholem, to jak dzieliłam się swoim doświadczeniem takiego sączenia winka wieczorami, to wszyscy znajomi mówili, a ja też to robię. I nagle się okazuje, że bardzo dużo ludzi pije, szczególnie, że to był okres pandemii. Zamknięcia, tak, i ja myślałam sobie, długo sobie wmawiałam, że no przecież ja nie siedzę i nie walę wody sama. To nie jest alkoholizm. Jakbym siedziała i waliła wódę do lustra, to jest alkoholizm, winko, prawda? Nie. A winko? Białe winko? Nie, no, no. Z wodą? Damy i dżentelmeni tak, piją tak, przecież. No, tak. Jak rozcieńczane, to się w ogóle nie liczy. Tak, no. A ja sobie z wodą właśnie rozcieńczałam. No i stwierdziłam, że no nie, no, chcę się zmierzyć z tymi wszystkimi problemami, z którymi się zmagałam na trzeźwo i odstawiłam alkohol. Odstawiłam alkohol oglądając już wtedy rozmowy Marka, bo on zaczął wcześniej nagrywać Sekielskiej o nałogach. I wtedy też gdzieś tam, jak zaczęłam terapię i zaczęłam to, no takie moje osobiste trzeźwienie, bo to nie było takie trzeźwienie stricte alkoholowe, to później, jak już tak stanęłam na nogi, to pojawił się pomysł prowadzenia podcastu Farbowanie Życia, a potem pojawił nam się ten pomysł na książkę i też myślę, że to, co nas połączyło w tej książce, też nas połączyło tak jako ludzi, jeżeli chodzi o doświadczenie. Taka niska samoocena, te same problemy przy depresji i przy alkoholizmie. To wszystko jest problem z emocjami. O tym chcę z wami porozmawiać, bo ja przyglądałem się z boku, jak powstawała ta książka i ona powstawała w bólach. Mam nadzieję, że możemy sobie szczerze też o tym porozmawiać, bo to też był pewien proces, który was dojrzewał. Ale żeby zachęcić tych naszych widzów, którzy nie czytali o tej książce, nie jakoś nie zaznajomili się, przypominam, że jest do kupienia tu już w księgarniach. Tu było pytanie, czy zaraz ktoś pytał, czy będzie dostępna czy książka na Legimi. Będzie dostępna. Nie wiem, czy na Legimie, ale generalnie jest audiobook, e-book też jest, jakby wszystko jest od dzisiaj dostępne. Ja bym chciał przeczytać tylko szybko, przeczytam listę osób wraz z funkcjami, które odpytaliście i zaraz powiem dlaczego. Maja Herman, psychiatra, psychoterapeutka, Joanna Poręba, trenerka wzmacniania odporności psychicznej, była modelka, Marek Plawgo, były lekkoatleta, mistrz świata, olimpijczyk, Krystyna, pielęgniarka mieszkająca i pracująca w Niemczech, Roman Kurkiewicz, pisarz, dziennikarz, redaktor, wykładowca Kolegium Civitas, Izabela Borkowska, choreografka, nauczycielka metody Pilates, Kamila, prawniczka w prestiżowej międzynarodowej kancelarii, Michał, rzecznik prasowy prezydenta jednego z polskich miast, Selina Salomon, aktorka, fotomodelka, stylistka fryzur, Patryk Chilewicz, dziennikarz, prowadzi kanał W ogóle Poland, dobrze powiedziałem? W ogóle? Tak. W ogóle Poland na YouTubie. Wojciech Krzyżaniak, dziennikarz, twórca głosu szczerej słowiańskiej szydery na YouTubie. Agata i Cezary Siłuszykowie, małżeństwo mieszkające w Szwajcarii i twórcy bloga Depresja poporodowa. Agnieszka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego, Magdalena Halicka, psycholożka dzieci i młodzieży. Depresja, tak powiem, nie wybiera, znaczy każdego może dopaść i ten przegląd, nawet ważniejszy od imion i nazwisk, są stanowiska czy zawody wykonywane przez tych ludzi. I to jest coś niesamowitego, że mam wrażenie, że w Polsce wciąż ludziom wydaje się, że albo depresja to jest jakaś fanaberia, tak? Albo, a co to mnie interesuje w ogóle? Przecież to jakaś tam depresja, gdzieś tam o tym mówią. A ktoś obok może na to cierpieć i nikt nie zwraca uwagi. I mam wrażenie, że takie książki jak wasza, to jest wielka lekcja, wielka edukacja społeczna. Czy też pod tym kątem patrzyliście na swoją pracę, że tak naprawdę występujecie w roli edukatorów? Z naszymi niskimi samoocenami ciężko nam w ogóle w to uwierzyć. Nie, edukatorów nie, ale jako osoby, które same się zmagają z problemami, które gdzieś tam publicznie o tym powiedziały i przeprowadziły no już ponad po setce rozmów i nie wstydzą się tego, właśnie chcieliśmy znaleźć też takie osoby, które nie będą się wstydziły i podzielą się swoimi historiami. I tak też szukaliśmy naszych bohaterów. Część sama się zgłaszała, a to do Marka, a to do mnie i części sami poszukaliśmy. Chcieliśmy, żeby to były osoby w różnym wieku, właśnie zajmujące różne stanowiska z różnych środowisk,
nie patrzyliśmy, co mają na koncie, bo depresja nie patrzy, co masz na koncie, ile masz ale na koncie. Ale też chcieliśmy pokazać osoby, które są znane szerzej publicznie i też osoby, które są zupełnie anonimowe, żeby pokazać jakby szeroko, że demokracja jest tutaj jakby absolutna i dotknąć może każdego. No są takie choroby cywilizacyjne, które dotyczą tylko jakichś grup często, na przykład, nie wiem, pylica wśród górników czy coś takiego. Natomiast no, demokracja, jeśli chodzi o depresję, czy o inne zaburzenia, czy o uzależnienia, to jest jakby... Tak, masz rację, ale to o czym ty mówiłeś, Tomku, że... edukacji brakuje. Że brakuje edukacji i ta depresja jest tak deprecjonowana. No jest coś takiego, że nikt nie kwestionuje tego, jak powiesz, że masz raka, prawda? No nikt, ale jest jeszcze druga sprawa, że... Ja mam takie wrażenie, że oczywiście to się zmienia i ten proces w Polsce też idzie do przodu fajnie. My tu z perspektywy Warszawy pewnie mamy wielu znajomych, którzy nie mają problemu i chodzą po porady do psychologów, psychoterapeutów czy do psychiatrów. Natomiast dziś jednak to jest cały czas jakiś tam pierwiastek społeczeństwa, jakiś tam procent. I zastanawiam się cały czas, dlaczego też w przekazie takim medialnym jest tego więcej oczywiście, natomiast cały czas jakby nie potrafimy siebie sami jako ludzie przekonać sobie, uświadomić, że nasz umysł, nasz mózg jest najważniejszym w ogóle organem tak naprawdę w naszym ciele, on zarządza wszystkim i dlaczego idziemy do lekarza z dzieckiem, które ma katar albo trzy razy kaszli, albo ma temperaturę 37,5. Mimo że za każdym razem dostajemy te same leki, za każdym razem to przeziębienie trwa tam ten około tygodnia, a z takim wstydem też i z takim właśnie, z jakąś taką opieszałością traktujemy najważniejszy organ w naszym ciele, nie? I jak nam choruje głowa, to często wstydzimy się, boimy się poprosić o pomoc. Będę tutaj zadawał co jakiś czas pytania, które padają. Wpisujcie je na czacie, jeśli chcecie zadać pytania o książkę, o to, jak się nad nią pracowało, albo macie jakieś osobiste pytania do autorów, czyli Małgorzaty Serafin i Marka Sekielskiego, to zadawajcie je na czacie. Co myślicie o aferze z bransoletkami pani Pawlikowskiej, które rzekomo leczą depresję? I tutaj bardziej, no tak, wiem, ale tu bardziej mi chodzi właśnie o tych wszystkich różnych patocelebrytów i ludzi, którzy uważają, że się znają i którzy tak naprawdę udzielają rad, chyba nie zdają sobie sprawy do końca z tego, jak wielką szkodę mogą wyrządzić ludziom, którzy potrzebują fachowej pomocy. No tak, i nie bardzo można ich pociągnąć do odpowiedzialności, chociaż w przypadku pani Beaty Pawlikowskiej to pojawiła się zbiórka pieniędzy na to, żeby ją pozwać. Towarzystwo, dokładnie nie chcę pomylić nazwy, ale... Ale stoi za tym psychiatka, która tak. Nam udzieliła wywiadu do książki, tak się złożyło, tak, przypadkowo, Maja Herman. Takie Stowarzyszenie Mediów Medycznych, tak. Które walczy o to, żeby w mediach był przekaz prawdziwy. I zorganizowała Maja zbiórkę na pozew przeciwko pani Beacie Pawlikowskiej. No właśnie ta bezkarność jest straszna. Jak rozmawiam z środowiskiem... I ona się powołuje na wolność słowa. No tak, super, fajnie. No widzisz, co się dzieje u nas w kraju, jak się ludzie powołują na wolność słowa. No ja bym... bo już byliśmy o to pytani kilka dni temu. I no ja mógłbym tylko zacytować Stanisława Lema i jego słowa na temat ludzi, których on doświadczył dzięki internetowi. Jest taki znany jego cytat, ale nie chcę go cytować, bo on jest taki dosyć... O idiotach. Natomiast jakby uważam, że... ciszej nad tą trumną, nie? Że dawanie atencji takim pseudospecjalistom to jest najgorsze, co można robić i zostawmy to może. Katarzyna pyta, czy depresja to jest powrót do tego, o czym wspominałeś, czy depresja to efekt alkoholizmu, czy przyczyna? Może być i tak, prawda? Pytanie. Ja przepraszam. No do ciebie chyba. Nie, powtórzysz, przepraszam, bo zacząłem czytać czat, przepraszam. Odłóż ten telefon w tej chwili. Dobrze. Czy depresja to efekt alkoholizmu? Tomku, tak się nie czy mówi. Czy przyczyna? Mówi się, wiesz. Nie ma czegoś takiego, znaczy, nie wiem, to jakby jedno... Nie, może być w jedną stronę i w drugą. Tak, Tutaj nie ma na to reguły. No. Opowiadamy tutaj, czy opowiada nam swoją historię Roman Kurkiewicz w tej książce i on jest właśnie takim przykładem osoby, która ma jedno i drugie,
On był zły i zaskoczony, że po 10 latach nie picia dopadła go depresja. On dopiero, już będąc dawno zdiagnozowanym alkoholikiem, będąc po terapiach, już tam nie pijąc wiele lat, dopiero nawracające epizody i dopiero gdzieś tam w końcu przeczytał jakąś książkę, która mu pokazała świat męskiej depresji i dopiero on się zdiagnozował, znaczy nie sam się tam, sam przeczytał książkę, która go zainspirowała, dostał diagnozę i się okazało, że tak naprawdę u niego początkiem była depresja. Lata temu, kiedy jeszcze był tam w wieku takim nastoletnim, tak, niezdiagnozowana, na którą on zapijał de facto alkoholem, więc to jest jakby ten taki łącznik, tak, który tutaj między nami jakby jest. Ale równie dobrze może być odwrotnie, no bo alkohol przyjmowany w nadmiarze, no jest, znaczy alkohol działa depresyjnie w ogóle i on oczywiście daje uczucie, nie wiem, jakiejś takiej swobody, czasem radości przez jakiś czas, natomiast jakby ten zjazd po nim następuje taki, że nas systematycznie w coraz głębszy dołek pociąga i jest niestety, może być też przyczynkiem do tego, żeby się uruchomiły tam jakieś inne zaburzenia psychiczne. To jeszcze jedno pytanie do ciebie, Mareczku. Czy ty zmagasz się z depresją? Babu pyta, czy terapia w twoim przypadku dotyka tematów związanych z depresją? Czy moja terapia? Ja teraz jestem w fazie schodzenia z leków już po półtora roku przyjmowania. Natomiast terapię, którą zacząłem po raz kolejny tam niedawno, już w ogóle nie dotyczy w ogóle tego, co jest... Nie dotyczy ani uzależnienia, ani depresji, tylko no, sięgam głębiej, żeby w końcu wygrzebać te takie praprzyczyny tego wszystkiego, że ja ze sobą ciągle nie mogę dojść do ładu i składu. Ale jestem na początku tej drogi, więc tutaj wiele mądrego też nie powiem. Anna pyta, to może Gosiu teraz do ciebie, jak wspierać, co robić, czego oczekujecie jako partnerzy, znaczy, bo tutaj jest taki wątek, bo Anna podniosła wątek tego, że z jednej strony są oczywiście osoby cierpiące na depresję, a z drugiej te, które im towarzyszą, partnerzy, którzy no, są momentami absolutnie bezsilni, bo też niewiele można zrobić i nie należy głupio gadać, weź się w garść, to od razu tutaj dodam, bo to jest najgłupsze, co można powiedzieć osobie zmagającej się z depresją. Natomiast no, jak wspierać, co robić, pyta Anna. No właśnie, na pewno nie dawać tych dobrych rad, że będzie lepiej. Ja doskonale wiem, z czego to wynika, z takiej naprawdę być może szczerej chęci pocieszenia i z takiej wiary w to, że będzie lepiej, ale te słowa na osobę, która nie ma siły żyć, i to jest dosłownie, bo to nie jest tak, że nie masz siły wstać z łóżka, tylko nie widzisz siły do tego, żeby dalej żyć. I mimo tego, że chcesz ją bardzo czuć, to tego nie ma. I powiedzenie takiej osobie, że będzie dobrze, albo żeby się wzięła w garść, no jest jak kopanie leżącego, absolutnie. Gdzieś przeczytałam takie zdanie w jednym z wywiadów osób, które zmagały się z jakimś kryzysem psychicznym, że jest coś takiego jak test diagnozy i niektórzy znajomi go nie przechodzą. Partnerzy go nie przechodzą czasem. Ja doświadczyłam takiej sytuacji, kiedy depresja była kilka razy wykorzystana przeciwko mnie. I to jest bardzo bolesne, to zostaje na długo w pamięci. Doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że trudno jest funkcjonować w rodzinie, na przykład z osobą z taką głęboką depresją, bo z jednej strony, nawet jeśli usłyszymy gdzieś, że warto taką osobę wspierać i jej nie naciskać, to z drugiej strony gdzieś jest w nas ta chęć, żeby trochę może ją z tego łóżka wyciągnąć, żeby ona tam za długo nie leżała. I ja czasem zastanawiałam się, jak unikałam wychodzenia do ludzi, zmagając się z takim bardzo silnym lękiem przed wyjściem z domu. Że z jednej strony miałam ochotę siedzieć sama, a z drugiej wiedziałam, że to wyjście do ludzi pomoże. Tylko nie bardzo wiedziałam, co jest bardziej moje, nie? Mhm. I myślę, że tak w takiej sytuacji głębokiego kryzysu to ciężko jest czasem zastanowić się nad tym, co będzie lepsze dla zdrowienia, ale przede wszystkim pytać, moim zdaniem po prostu pytać tę osobę, co ona czuje, czego potrzebuje. I też, jeśli nie poszła do specjalisty, tak, a dostrzegamy objawy, to zrobić wszystko, żeby do tego specjalisty poszła, tak mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, rozpoczęcie leczenia fachowego, a nie w oparciu o to, co się usłyszy na YouTubie od mniej lub bardziej mądrych YouTuberów.
Kolejne pytanie. Będę te wrzucał jeszcze, bo, dobrze. Bo jeśli wiecie, jest live, no to po to też, żebyście odpowiadali ale na pytanie. Ale wiesz, jak się zestresowałam, jak powiedziałeś, że to jest wydanie specjalne, bo mi się przypomniały czasy telewizyjne i jak miałam wydanie specjalne, to masakra była. No. Proszę cię, w ogóle luzik. Luzik, ale już jest luzik. Ale luzik. My tu jesteśmy na YouTubach. A trzeba co, dokończę jeszcze twój wątek, tylko zanim tu wrzucę kolejne pytanie. Chce ci się już żyć? Tak, na maksa. Super, to najważniejsze. Farmakologia czy terapia? I to, i to. Zdecydowanie. Jedno nie wyklucza drugiego, wręcz przeciwnie. No, tak naprawdę grzebanie w głowie jest chyba kluczowe tutaj, nie? No, połączenie farmakologii metę, no. Tak, i psychoterapii. Farmakologia jest po to, żeby stanąć na nogi w takim absolutnie dosłownym znaczeniu. To jest takie minimum, nie? Tak, to jest takie minimum, że jesteś w stanie w ogóle wtedy podjąć, na przykład ja byłam w stanie w ogóle wtedy dopiero podjąć terapię, bo, no bo jeżeli jest bardzo, bardzo źle, to podjęcie tej terapii, też terapeuci często na przykład mówią, że i psychiatrzy, żeby chwilę poczekać, żeby te leki zadziałały, żeby odzyskać taką sprawczość nad własnymi emocjami trochę, żeby to się nawet nie wyciszyło, ustabilizowało, bo to jest ten taki mit i lęk dotyczący leków antydepresyjnych, że one zmieniają osobowość czy coś takiego, ale jeżeli ktoś jest w takim koszmarnym dole i czuje, że że nie jest sobą, bo nigdy się tak bardzo nie czuł, to ten lek powoduje, moje takie doświadczenie jest, że dzięki temu, że zaczęłam brać leki i one zaczęły działać, to ja po prostu poczułam się tak jakby na zerze, nie? Że mogłam w ogóle iść do góry, a wcześniej byłam w dużym dole i dopiero wtedy mogłam zacząć taką psychoterapię. No. Przypominam, że rozmawiamy o książce Jest okej, to dlaczego nie chcę żyć? Małgorzata Serafin, Marek Sekielski. To są wywiady z ludźmi, którzy doświadczyli depresji, którzy upadli, ale się podnieśli, którzy chorowali i z tą chorobą dzielnie walczyli, bo depresja to jest choroba i to są ludzie, którym mogą pomóc i leki, i tak jak słyszycie, terapię, a przede wszystkim też nasza uważność, żebyśmy nie tracili ludzi z oczu. Bo czasami jest też tak, że jak ktoś się nagle znika, wyłącza, to nie dlatego, że przestał nas lubić, tylko dlatego, że może mieć właśnie problemy, a rzeczywiście depresja staje się problemem cywilizacyjnym. Ja obserwowałem z boku, powiem wam, jak powstawała ta książka i miałem duży ubaw, duży. Więcej widziałem Marka oczywiście w akcji. I to, jak wy się kłóciliście, to jak zawieszaliście na miesiące pracę. I ja się w ogóle zastanawiałem, czy ta książka powstanie. Powiedzcie, dlaczego było wam momentami tak ciężko? Ze względu na temat, czy ze względu na niezgodność charakterów? Ja myślę, że przede wszystkim chyba każdy z nas ze sobą miał dużo bałaganu w różnych okresach. Tylko, że ja na przykład w trakcie swojego największego bałaganu uciekałam w pracy nad książką i to było coś, co mnie trzymało w ryzach, a Marek podczas swoich bałaganów nie był w stanie pracować nad książką. Tak, i nam te okresy się niestety nie pokrywały, tak. Nie? To nie było tak, że jesteśmy... No nie byliście pod tej samej amplitudzie. Nie. Tak. Ale też dzięki temu mogliśmy się wzajemnie wyciągać z naszych dołów. Znaczy ja bardziej, powiedzmy sobie to szczerze, ja bardziej wyciągałam cię za uszy. Ty mnie raz okrzyczałeś, kiedy chciałam ci tak naprawdę troszkę pokazać, jak ja się czułam, jak przez tygodnie cię prosiłam, żebyś odpisał na jakiegoś maila, a jak ja przez parę dni nie odpisałam w sprawie jednego maila, to była awanturka. No i tak to wyglądało, Tomek, masz rację. Że... A dlaczego miałeś ubaw? Słuchaj, no bo w gruncie rzeczy to wyglądało zabawnie, a jednocześnie mając background i zdając sobie sprawę z tego, że mierzycie się ze swoimi problemami poważnymi, no to tak się uśmiechałem, bo to wszystko zabawnie wychodziło i tak jak ty opowiadasz, że wzajemnie się wyciągaliście z dołka, no to ja też pamiętam sytuacje, w których Marek był nieco zły, że nie odbierasz od niego telefonu na przykład. Ja mówię, a co się stało? Mi się okazywało, że akurat masz tam gorsze chwile. Ja spałam. To jest zrozumiałe. Znaczy, tak. Powinieneś też to znać, bo nasza współpraca też przecież różne ma... Dlatego nie byłem zaskoczony. Ja nie mówię tego jakby... Natomiast przyjemnie jest obserwować to z boku, bo wiesz, jak jest się uczestnikiem czegoś takiego, to jest inaczej. Przyjemne, tak. No. Co było najtrudniejsze przy tworzeniu tej książki dla was? My nawzajem. Nasz stan nawzajem. No, nasze...
Nie wiem, no dla mnie też było tak, ja tak na gościu nie będę narzekał, ale... Ale zauważyłeś, że na ciebie bardzo... Krwi mi to opuściło trochę, ale to jakby żyje, natomiast... Ja nie miałem... upuściło, napsuło się mówi. Napsuło? A, napsuło. Ale ja ze sobą miałem takie problemy po prostu, kiedy nie mogłem naprawdę, brałem ten komputer i chciałem coś ze sobą robić jakby i u mnie jest coś takiego, że mi się taki automat wtedy często uruchamia, że jak ja gdzieś tam na poziomie jakimś takim chcę coś zrobić, biorę ten laptop, siadam, jest ten tekst, który trzeba po prostu napisać na nowo czasem, bo nie jest to jakieś takie bardzo spójne i widzę, że po prostu nie jestem w stanie jednego zdania, żeby się rozpędzić z tym tekstem i narasta we mnie frustracja i rozżalenie i wtedy zjeżdża na mnie ten całe poczucie, że jestem w ogóle beznadziejny, że się do tego nie nadaje i w ogóle sobie i nie poradzę. I wtedy dzwonisz do mnie i nie mówisz, że jesteś beznadziejny, tylko mnie opierdalasz. I później jest opierdol, no bo ja tak reaguję. Kiedyś ty dostawałeś też ode mnie opierdol w takich sytuacjach. No ja tak działam niestety, no ale pracuję nad tym teraz. Super się z nim pracuje, prawda? No. Ja nikomu nie kazałem ze sobą pracować, dobrze. Żeby było jasne. No dobrze. Ale wiesz co, jeżeli chodzi o ten trud pracy nad książką, to oprócz tego, że sami ze sobą się namęczyliśmy, to same wywiady dla mnie nie były takim jakimś takim szokiem, że ja odchorowywałam. Były dwie rozmowy, które ja tak odchorowałam, ale nie chcę też powiedzieć, że ja nie jestem najmądrzejszy na świecie, wcale, chociaż i też nie mam wykształcenia terapeutycznego, ale jednak nie chcę, żeby to zabrzmiało jako znieczulica, bo ja absolutnie nie mam żadnej znieczulicy. Mam taką ogromną empatię do każdego z rozmówców, ale wiesz, po przeprowadzeniu kilkudziesięciu rozmów o depresji, też widzisz taki schemat, który tam jest w tej depresji i te historie się powtarzają. Oczywiście każdy dramat jest inny, ale oparty na takich aspektach życia człowieka, które się powtarzają. I ja po prostu bardziej tak rozmawiałam, a nie przeprowadzałam wywiad, czy odpytywałam. Więc to dla mnie inaczej nie było. Się rozmawia, tak. Gdy masz perspektywę własnych doświadczeń. Tak. To jest zupełnie inna rozmowa. Też kiedy zadajesz pytania o coś, wiesz, kiedy zadajesz pytania o coś, co znasz tylko z opowieści, z opisów. Tak. Zupełnie inaczej. Gdy nagle słyszysz jakąś odpowiedź, a sama tego doświadczyłaś, to wiesz, co ten ktoś myśli, co czuł, jak odczuwał. I to jest też wartość, uważam, tej książki, że to nie jest rozmowa przeprowadzona przez kogoś, kto uznał, że depresja to jest ważny temat społeczny i porozmawiam z ludźmi, którzy doświadczyli tej choroby, tylko to dlatego ja też zaczynam od tego z wami rozmowę i podpytuję was o wasze przejścia, bo to jest wartość tej książki, że tutaj pytania zadają osoby, które wiedzą, o czym mówią, nie jako lekarze, nie jako specjaliści, tylko jako ci, którzy to przeszli. Inaczej się wtedy rozmawia i to czuć moim zdaniem w tych rozmowach. Przypominam, jest OK, to dlaczego nie chcę żyć? Książka Gosi i Marka, świeżutka, już jest w księgarniach. Serdecznie polecam, gorąco. Depresja, problem społeczny, chcecie wiedzieć więcej, posłuchajcie, co mądrzy ludzie o tym mówią w rozmowach, które przeprowadzili Gosia i Marek. No dobrze, to kolejne pytanie, bo ja tu widzę, że zaczyna się taka dyskusja. Już. Bez nas dyskutują? Tak. Co sądzicie o radach, że komuś choremu na depresję pomogły aktywność fizyczna, joga, fitness, medytacja? Oczywiście, że pomaga. Każda aktywność fizyczna jest wskazana, natomiast to jest możliwe w momencie, kiedy ten ktoś jest w stanie, ten ktoś, kto cierpi aktualnie, jest w stanie po prostu wstać, się umyć na początku i wyjść z domu. I oczywiście ja jestem najlepszym przykładem tego, że dwa dni temu kupiłem karnet na siłownię i zrobiłem dzisiaj trening. A ile o nim mówiłeś? Rok? O nim? Nie, no... Nie, pół roku, tak. No, nie, od trzech miesięcy gdzieś. Od trzech miesięcy w zasadzie mam w bagażniku, miałem spakowany plecak z butami, wszystko tam do wykąpania się, do umycia. Cały zestaw, tylko pojechać i kupić karnet. No i trzy miesiące, ale zrobiłem to i widzę różnicę, nie? To jest dodatkowa więc rzecz, to działa, ale to i to jest oczywiście bardzo ważne gdzieś na etapie, w którym jakby, ale no pierwszy trzeba ruszyć, nie? Tak, czasem trzeba mieć siłę, żeby po prostu żeby wyjść wstać z domu, łóżka, no. Wstać z łóżka i wyjść z domu, dopiero potem można, ale wiesz też, no
Dlatego są rada sytuacje... iść pobiegać tak. i uśmiechnij się. Nie, no, to jest rusz się, weź się w gaś, no. to jest taki na zasadzie. No tak, to rusz się, to jest jakby gdzieś na poziomie takim racjonalnym, okej, to się zgadza, nie? Bo ruch daje poczucie... No tak, ale ten człowiek musi mieć najpierw w ogóle siłę, żeby się zebrać i podnieść. Trzeba być ustabilizowanym lekami i już być w terapii, jeżeli chce się zacząć praktykować jogę, mindfulness czy cokolwiek innego, bo inaczej można sobie narobić gigantycznej krzywdy. A propos tego, co właśnie mówicie, o tej trudności w zebraniu się, to Aneta pisze z własnego doświadczenia, zbieram się do pójścia po pomoc, ale nie mam siły się z tym ogarnąć, za daleko, za drogo, trzeba zadzwonić, lepiej poleżeć pod kocykiem. No to jest taki stan właśnie, Aneto, życzymy chyba tobie, prawda, żebyś jednak wybrała się do specjalisty. Rozumiemy sytuację, w jakiej jesteś i nie wiem, no ja ze swojej strony po prostu trzymam kciuki za to, żeby któregoś dnia, żeby ten kocyk zrzucić i pojechać, umówić się, zadzwonić. I... Tak? Czy nie? Bo tak patrzycie na mnie coraz większym trudno mi, smutkiem. Nie, bo mi trudno jakby na... Bardzo nie lubię rad udzierać, wiesz, i wyobrażam, mogę sobie wyobrażać tylko, co ta pani przeżywa teraz, natomiast no... Masz rację, no fajnie jakby się udało wykonać ten telefon na początek może i pogadać z kimś, nie? Po prostu wykonać ten telefon do lekarza, umówić się i to już jest bardzo dużo dla siebie, po prostu umówić się do lekarza, jak najszybciej. Nie planować sobie życia z terapią, tylko po prostu wykonać jeden krok, później drugi. Tak. Babu pyta, które rozmowy odchorowałaś? Odchorowałam rozmowę z Agnieszką, nastolatką. Bardzo mnie to poruszyło. Że tak młoda osoba, to była pierwsza osoba tak młoda, z którą w ogóle miałam do czynienia, jeżeli chodzi o taką szczerą rozmowę o depresji. Rozmawiałam z nią bardzo długo, bo też no, chciałam, żeby się dobrze poczuła, ale odchorowałam ją, bo też sobie pomyślałam o sobie nastoletniej, wiesz? I ona opowiada taką historię, że oczywiście tam nałożyło się na to, że pojawiła się ta depresja, też pandemia i zamknięcie. I ja tego doświadczyłam w dorosłym życiu, a ona jako nastolatka, jako wiesz, dziewczyna, która jest w liceum, ale też no, kolejnym takim kamykiem, kamieniem w zasadzie, który dorzuciło jej życie do tego depresyjnego plecaka, było to, że zostawił ją chłopak. I tak sobie myślę wiesz, o swoim doświadczeniu, kiedy byłam nastolatką, że ja nawet nie dzieliłam się tym z nikim, jak wiesz, jak jakaś nieszczęśliwa miłość się pojawiła. Też wiedziałam, że jakby no, nie pójdę do rodziców z tym, no bo nie mamy takiej relacji, żebym poszła, ale wiem, że gdybym poszła, to bym usłyszała takie w dobrej wierze słowo od dorosłego człowieka, który wie, że w życiu jest tych miłości, miłostek, romansów bardzo dużo, więc usłyszałabym pewnie tego kwiatu to pół światu, będzie jeszcze następny i tak dalej. Ale w tym momencie to jest dla nastoletniej osoby koniec świata. I tak sobie pomyślałam o tym, że ja na przykład sobie nie dałam takiego prawa, wiesz, do przeżywania, a jak znalazłam swoje pamiętniki, to była straszna rozpacz. No ale jakby zacisnęłam zęby. Ta nasza bohaterka zaczęła się sama okaleczać i... Zaciskając zęby zaczęła się wpędzać tak, w depresję. Tak. I te opowieści o samookaleczaniu były takie bardzo szczere, ale też takie bardzo przejmujące. I no ja parę dni z tym chodziłam, nie? Ona też była cztery razy była w szpitalu i sama przyznała, że dopiero za czwartym pobytem w szpitalu zaczęła współpracować z lekarzami, że chciała się wyleczyć. Ja jakby cały czas mam z nią kontakt i z jej mamą i jestem na bieżąco i jest super od jakiegoś czasu, ale te opowieści o szpitalu psychiatrycznym i o tym, co się dzieje w tym świecie nastoletnim teraz, były dla mnie absolutnie przerażające, wiesz, bo jak sobie pomyślę o swoim liceum, no to nikt nie miał depresji, nikt się nie ciął, w ogóle to albo inne czasy, albo a teraz ona opowiadała, że wiesz, jest coś takiego jak wśród dziewczynek, na to się mówi zdrapki, że już się nie tniesz, tylko one się drapią do krwi. I te metody są naprawdę bardzo różne i na przykład no, ja jakoś tak bardzo przeżyłam te rozmowy, a później rozmawialiśmy z Magdą Halicką, która jest terapeutką dzieci i młodzieży i jest traumatolożką. I dla niej to było takie, ona mówi tak, no,
pchnął się i zaczęła jeszcze nam opowiadać jakieś rzeczy. To było ta, te dwie rozmowy, bo jedna jest historią, a druga jest taką opowieścią psychotraumatolożki, która nam mówi, co się dzieje w młodym człowieku. I tak naprawdę to się odnosi do historii wszystkich naszych bohaterów i do wszystkich pokoleń. Ta opowieść i to podsumowanie tego było dla mnie bardzo poruszające, że tak, że takie rzeczy się dzieją teraz i ten świat będzie jeszcze inny. On już jest teraz, ten nastoletni świat, to nie jest taki świat jak mój nastoletni. Twój pamiętnik czytają wszyscy, bo publikujesz na Instagramie, swoje emocje pokazujesz całemu światu, obnażasz się przed całym światem, czasami w dobrej wierze, naiwności, po czym dostajesz fangę, kiedy masz zdjęty pancerz i jesteś na to w ogóle nieprzygotowana, przygotowany. Młodzi ludzie w ogóle, tym bardziej, że nie mają narzędzi wyrobionych jeszcze, jakichś reakcji. To często, wiesz, też jest mylone z tym buntem nastoletnim. Tak, to jest straszne. A druga rozmowa? Bo to druga rozmowa to była rozmowa z Izą, choreografką, której przydarzyło się absolutnie wszystko. Wszystko, co najgorsze można zrobić człowiekowi i wszystkie najgorsze sytuacje, jakie mogą człowieka spotkać, to Iza to ma. Ale mimo tych doświadczeń wyszła z depresji i ma taką siłę fajną, taką radość w sobie, a w ogóle ma niesamowitą radość, jak opowiada o tańcu, bo ona jest choreografką. Tak, w ogóle się buzia zmienia, jak mówi o tańcu, nie? I ona się w tym super odnajduje, czuje się w tym super profesjonalna i to było ciekawe takie obserwować to, że jest ta gigantyczna radość u niej, ale jej historia była bardzo, bardzo mocna. Justyna pyta, czy spotkaliście się kiedyś z gorszym traktowaniem ze względu na to, że głośno mówicie o depresji i uzależnieniu? Nie, ja to zawsze, jak ktoś do mnie podchodzi na ulicy, to zawsze mi dziękuję za to, że coś tam nagrywam. Ja chcę też powiedzieć, że do mnie podchodzą, żeby tobie podziękować przeze mnie. Ja to dziękuję tobie, możesz przekazać podziękowania. Tylko tak, w internecie. Ja na przykład w internecie tam, że mi się w dupie poprzewracało, że tak? Że nie mam pomysłu. No ale to wiesz, było tych 1% takich komentarzy, 99% ale to, że dziękuję. Ale do ciebie bezpośrednio, czy tak? Albo pod filmem, albo bezpośrednio, że nie miałam pomysłu, jak wrócić do telewizji, do mediów, to wymyśliłam depresję, no i takie tam. Ale na szczęście już jakby bardzo dawno umiem to olewać. I tu jest jeszcze jedno pytanie od Justyny, takie pomocnicze. Czy doświadczyliście jakiejś formy krytyki, umniejszania waszych kompetencji? Czy zdolności poznawczych, bo ma depresję, pewnie coś z nim, z nią jest nie tak. Też nie doświadczyłam. Nie. Czyli w dobrym środowisku się. Tak. No wiesz co, może byłoby inaczej, gdybyśmy chodzili do jakiejś korporacji i odbijali karty tam od 9 do 17, natomiast na szczęście nie musimy tak funkcjonować, więc... Trochę też mam ograniczenie, jeśli chodzi o kontakty w ten sposób, nie? Tak ze światem zewnętrznym. Z wyboru. No dobrze. Książka jest do kupienia. Czy należy się spodziewać, słuchajcie, że to jest początek waszej autorskiej współpracy i będą kolejne dzieła, czy wystarczy wam jedna książka? Dla dobra tej przyjaźni. Ale ich. Dla dobra tej przyjaźni. Ja powiem tak, Małgorzata spełniła swoje marzenie. Tak. Trochę jej w tym pomogłem. No, kolejne marzenie chyba powinno być inne już. Tak, nie? Tak, zdecydowanie. No dobrze, co się musi zmienić, słuchajcie, w kwestii informowania o depresji według was? Czego byście oczekiwali? Kurczę, złożony temat. Tak. Ja bym trochę inaczej powiedział, bo ja mam taką utopijną wizję, że oto w systemie edukacji, jaka ona by tam nie była za jakiś czas, na przykład w szkole średniej, bo myślę, że to jest ten moment, kiedy spokojnie można by to wprowadzić. Są jakieś elementy, nie wiem, w jakiś sposób ułożony, ciekawie program. Nie, prosto jest przedmiot psychologii. Na temat psychologii. I nie mam tu na myśli poznawania historii, tam zaczytywania się w Jungu, czy w którymś z innych byłych psychiatrów, czy psychologów.
tylko żeby pokazywać dzieciakom, nastolatkom, żeby uczyć ich tego, jak funkcjonujemy tak naprawdę, jak funkcjonuje nasz umysł. No to masz dwie lekcje religii w tygodniu. No to trochę czegoś innego być może nauczy. Natomiast mi brakuje czegoś takiego właśnie, żeby pokazywać coś, co dla mnie było w procesie terapeutycznym pierwszym już, który tam lata temu za sobą. Jakby odkryłem siebie, zauważyłem w ogóle siebie, jak ja funkcjonuję w tym bliskim i dalszym świecie. Ile we mnie jest jakichś w ogóle schematów, takich wygranych po prostu programów, które na kliknięcie w odpowiedni klawisz gdzieś tam we mnie się odpalają i one jakby są absolutnymi automatami. Ja nie bardzo widziałem sprawczy, żeby to zatrzymywać, a to są często bardzo takie destrukcyjne dla bliskich albo autodestrukcyjne zachowania. A co zachowania. Masz na myśli? Powiedz trochę konkretnie, wiesz, bo tak bardzo ogólnikowo płyniesz. Nie o wszystkim chciałbym mówić. No to nie mów o wszystkim, to ja wiem, o czym nie powinieneś powiedzieć, ale... No i ciężko mi, nie mówiąc o tym, jakby o tym powiedzieć, no. Nie, ale na przykład mi chodzi o te, jak już mówisz, samo wyzwolenie następuje, schemat, tak? Dobra, na przykład powiem taki coś, co cały czas do mnie jakby trafia. Jak ktoś bardzo bliski mi emocjonalnie, nie osoba obca, która mi tam napluje na mnie, jakby to po mnie spływa, nie? Się nauczyłem tego. Ale jak ktoś bardzo bliski mówi mi jakieś takie nieprzyjemne rzeczy dla mnie, na mój temat, ja mam na przykład bardzo łatwą taką tendencję do tego, żeby przypisywać sobie tym słowom zupełnie szerszy kontekst i taki bardziej bezpośrednio atakujący mnie. I czasem ta osoba, która mi to mówi, ona ma na myśli, jakby po prostu dzieli się swoimi tam odczuciami jakimiś, a ja sobie to biorę jako atak na siebie po prostu, czuję się atakowany, wtedy więc automatycznie czuję się, jakbym się zapadał wręcz w sobie, nie? Mam coś takiego, że tak jakby mi się trochę zachmurzał w ogóle ogląd świata taki na poziomie wzroku, nie? Że taki czuję się jakby taki trochę mrok dookoła, taki jakbym był skulony, tak na boki nie patrzę, czuję jakieś takie przygnębienie być może, natomiast się bardzo spinam i na przykład odcinam się od emocji wtedy w ogóle, nie? I żeby wyjść z tego stanu, czasem nawet widzę ten stan i chciałbym z niego wyjść, nie? Bo to nie jest przyjemne, nie? Ja jakby nie czerpię z tego radości. Ale mi jest ciężko cholernie, nie? Bo jestem właśnie w jakimś takim, kurczę, diabelskim w ogóle kręgu, nie wiadomo, co się stało, w ogóle o co chodzi. I jakby mnie ktoś przytulił wtedy i pogłaskał po głowie, to pewnie mi to odejdzie, ale potrafię czasem się tak zamknąć, nie wiem, na dzień, na dwa dni i po prostu jestem wtedy, jak ktoś do mnie podchodzi, na przykład obcy i przyjdzie, nie wiem, Małgorzata Serafin w studiu i przyciągnie rozmowę o 15 minut, to ja tam siedzę w poczekalni, mam ochotę już po prostu skomentować to, jak ona wyjdzie, nie? I muszę się, nie no, muszę się pilnować, mówić, jak to u mnie działa. No to jest takie, a to jest konsekwencja czegoś, co się kiedyś tam wydarzyło, nie? No to wszystko ma początek wszystko gdzieś tam. Wszystko ma swój początek, no i to najczęściej są te młodzieńcze lata, gdzie właśnie tam jesteśmy, nie, zapisy, wiesz, no mamy, zaprogramowani. No jesteśmy komputerem i nam ktoś, często nasi najbliżsi nam po prostu wgrywają nieświadomie zupełnie pewne programy, a my je później odtwarzamy. No bo wy też na to zwracacie uwagę, Gosiu, w tej książce. Zresztą wasze takie posłowie jest właściwie do dorosłych rodziców, że często właśnie nieświadomie, często w dobrej wierze mogą tak poprogramować dzieciakom głowy, że później jest problem w dorosłości. Tak, to musi być adekwatne do czasów, w których to dziecko żyje, a niestety nie jest absolutnie. No, przenosimy te kalki i te zaklęcia. Ja na przykład złapałam się na tym jakiś czas temu, że mój siostrzeniec 10-letni opowiadał o jakiejś sytuacji i ja z automatu w dobrej wierze, bo tak to poczułam, tylko wiesz, jakby już tak rozpykałam sobie wszystko na różnego rodzaju terapiach, że już widzę takie rzeczy i robię ten stop. Ja zauważyłam, że ja w dobrej wierze chciałam powiedzieć, słuchaj, ja w twoim wieku chciałam go pocieszyć, nie? Tak. I ugryzłam się w język i po prostu zapytałam go, jak się z tym czuję. Wiesz, no to, czego się nauczyłam na terapiach, nie? Żeby pytać, jak się czujesz, ale z automatu miałam już takie, ja w twoim wieku to nie miałam tego i tego. No i no, znamy doskonale to, ja w twoim wieku, te wszystkie hasła i te wszystkie zaklęcia. To jest straszne, jeżeli właśnie chodzi o tą edukację. Ja mam takie doświadczenie z terapii grupowej, w której byłam i pomyślałam sobie, wiesz, że jest taka sytuacja, mam 35 lat, pani na tablicy markerem wypisała 6 podstawowych emocji. I ja przepisałam to do zeszytu. Czułam się jak w takiej szkole życia, nie? Że mam 35 lat i dowiedziałam się,
jakie są podstawowe emocje, jak się nazywają, no i potem uczyłam się je rozpoznawać. 35 lat, wiesz, w jakimś odcięciu od emocji strasznym i cielesnym, i znałam dwie, strach i smutek, a tych innych nie znałam. I tego powinniśmy uczyć dzieci w szkole, po prostu w szkole od najmłodszych lat. Trochę też ja tak dopowiem, bo tak jak zaczęliśmy pracę nad tą książką, to takie to połączenie tej depresji z alkoholizmem było takim punktem, powiedzmy, wspólnym. To gdzie to z każdą kolejną rozmową jakby dochodziliśmy do takiego wniosku i też jakby z mojej strony podpartego tymi moimi rozmowami o uzależnieniach, że to wszystko się gdzieś zaczyna, w tych historii się zaczynałem gdzieś w ogóle w dalekiej przeszłości, właśnie w tym okresie wczesnoszkolnym albo nastoletnim. I tak już tam do końca to zostało, tak. Nie? Dlatego ja tam też tak napisałem właśnie w tym posłowiu, nie? Że chciałbym jakby zwrócić uwagę przede wszystkim osób, które są rodzicami, czy planują być rodzicami, na to, żeby traktowały dzieci w taki sposób, jak chcieliby być sami trochę traktowani. No i to, że my dorośli jesteśmy przekonani, że te nasze dorosłe problemy to są prawdziwe problemy, tak, i to są w ogóle z tym, my się to mierzymy, bo mamy odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. To co mówiła Gosia, no, że ten chłopak, który zerwał z tą dziewczyną, to dla tej dziewczyny może być aktualnie... Tak, my wiemy oczywiście, dorośli, że to jest pierwsza tam miłość, tych miłości będzie na pewno, nie? Natomiast no, dla tego dziecka w tej chwili to jest największy dramat, jemu się wali świat. Jedyne, najlepsze, co możemy temu dziecku dać, to po prostu jakby uznać ten jego ból. Tak. Zaopiekować się tym, przytulić, powiedzieć, że jestem, że jak potrzebujesz, to przyjdź, porozmawiamy, ale nie mówić właśnie o tym, że a, dobra, zapomnisz, jutro będzie następny, no bo to jest jakby odbieranie dziecku prawa tak naprawdę do przeżywania swoich emocji, a jakby odcinanie się od emocji zawsze się kończy źle, nie? Czy to jakimiś zaburzeniami, czy nie wiem, uzależnieniami na przykład. Albo chorobami somatycznymi. Tak, no jakby no, tworzy się w ten sposób, trochę tak jest, no, że tworzy się jednostki w społeczeństwie, które są w jakiś sposób dysfunkcyjne, one później powielają te schematy, bo to jest to właśnie wygrywanie i między innymi takiego właśnie zachowania, że no nie, jak boli, to trzeba od tego uciec, bo ból jest zły, bo poczucie smutku jest niewłaściwe, nie wolno być smutnym. No właśnie o to chodzi, że wolno, że każde uczucia są potrzebne, złościć, one coś nam mówią, że coś się wydarzyło, jakby są jakimś takim zwierciadłem naszej, nie wiem, duszy i one są okej, no jak ktoś ma ochotę sobie popłakać, to niech sobie ryczy, no nie wiem, chyba każdy z nas doskonale na końcu wie, że jak sobie dobrze popłacze, to później się czuje 2 kilo lżejszy przynajmniej, nie? A w tym rozpędzonym świecie niestety cywilizacja zasuwa do przodu, my trochę do tego ewolucyjnie jako gatunek nie nadążamy. No mamy też tendencję jako dorośli właśnie do tego, żeby w tej pogoni za, nie wiem, karierą, za pieniędzmi, za tam innymi jakimiś historiami, no trochę trywializować to, co te dzieciaki do nas mówią, albo na przykład nie dajemy im uwagi, bo jesteśmy zabiegani, a później zmęczeni, albo zbywamy im taki właśnie nie płacz, chłop, po co ryczeć, weź się w garść, zapomnisz. No. Zwróćmy uwagę na dzieci, no bo to jest jakby nasza chyba najważniejsza misja jako rodziców, nie? PM pyta, czy książka jest dla was formą autoterapii? Tak, też chyba trochę tak. No ja też farbowanie życia traktuję jako autoterapię, bo to jest zawsze rozmowa z osobą, która wie, co ja czuję, ja wiem, co ona czuje, doskonale się rozumiemy. Mam też takie poczucie, wiesz, prowadząc i rozmowy, i rozmawiając z naszymi bohaterami, z bohaterami naszej książki, miałam takie poczucie, że nie jestem sama i to jest naprawdę budujące, że nie mam czegoś takiego, że ja sobie coś wymyśliłam, albo że inni mają okej, dają radę. W ogóle to hasło jest okej, też tak nam się mocno przewija w tej książce. Wiele razy, jak ostatnio czytałam raz jeszcze, to zauważyłam, że wielu bohaterów też mówi o tym, że dobra, jest okej, to o co mi chodzi, nie? O co mi chodzi? Co się dzieje? Dlaczego? I jak ktoś pyta, co u nas, to też mówimy, że jest okej, bo nie tak łatwo powiedzieć komuś, że jest ciężko, że jest słabo, więc no, była to trochę taka forma autoterapii, to pisanie. No i współpraca z Markiem była taką formą autoterapii, bo na przykład uczyłam się wyrażać złość. Sztukę życia. Albo stawiać granice, więc naprawdę to było bardzo cenne.
Kolejne pytanie. Dlaczego jest tak, że ludzie, których dotknęła depresja lub uzależnienie, są dla mnie, pyta pan Sirocco, często ciekawsi lub pełniejsi? Widzą więcej, schodzą głębiej w rozmowie. Czy wrażliwość i ból idą w parze? Ja nie wiem, a to być może pan ma na myśli to, że to są osoby, które na przykład przeszły procesy terapeutyczne, bo jeżeli tak, no to ja, mnie to absolutnie nie dziwi, no bo wejście w proces terapeutyczny, czyli tak naprawdę poznawanie siebie, odkrywanie właśnie i tych schematów, i różnych rzeczy, które gdzieś tam w nas są, do których sobie nie zdawaliśmy sprawy, no jest jakby, no nie wiem, dla mnie to było po prostu jak odkrywanie kontynentów pewnie przez naszych przodków. Takie wielkie wow po prostu. Ja pamiętam, za każdym razem, kiedy wracałem z terapii, uświadamiając sobie coś nowego na swój temat, po prostu byłem jakbym, naprawdę czułem się jakbym, no, nie wiem, nowe życie dostawał. No i też mam takie doświadczenie później przez lata, że rozmawiałem z ludźmi, którzy przeszli terapię, no to rzeczywiście jakby rozmowy nie są na takim płaskim poziomie prowadzone, tylko raczej na głębszym, bo gdzieś jest taka między nami łatwość, jakby naturalność też w tym, żeby mówić o tym, co naprawdę w środku nas siedzi, a nie na zasadzie takiej, co u ciebie, a wszystko dobrze. No i tam nie ma ściemnienia i zakładania maski. Nie, tak, nie ma potrzeby, no bo terapia też tego uczy, żeby no, być w kontakcie ze sobą, no bo to zakładanie maski to też jest odcinanie się przecież, nie? I jest parę osób, na pewno parę osób by się znalazło. Mówiłem o tym, Tomek, nieraz, że nie wszyscy pałają do mnie z sympatią, bo jak mnie poznają, bo jak ja się na przykład naprawdę źle czuję, to nigdy nie miałem czegoś takiego i nie zamierzam się tego uczyć, żebym zakładał, żebym potrafił udawać, nie? W momencie, kiedy naprawdę się czuję źle, żebym, nie wiem, zakładał uśmiech na twarz i tiruriru i hehe, sobie tam żartował z ludźmi tam dookoła, bo jakby ja to przeżywam głęboko, ten swój stan, który we mnie jest, i jakby nie chcę się od niego, jakby no, nie umiem się nawet od niego odciąć, nie? I często ludzie mnie odbierają w taki sposób, że jestem, nie wiem, jakiś naburmuszony na nich, że jestem zły. Ja nieraz miałem coś takiego, jak na przykład byłem, nie wiem, źle się czułem, to moje dziecko do mnie podchodziło i się pytało: tato, czy ty jesteś zły? Bo ja siedziałem tam skulony z jakimś takim, nie wiem, z jakimś grymasem twarzy, który być może tak wyglądał, ale to w ogóle nie chodziło o złość, tylko o to, że przeżywam coś trudnego. No. Ja na przykład musiałam się nauczyć nie uśmiechać cały czas. Bo miałam takie wrażenie, że im było gorzej, tym... To pani z okienka. Tak, pani z okienka była super. I to mi jakoś tam pomagało. I tak nawet pomyślałam sobie, że może tak tym sama siebie do środka przekonam. Że może mi to, co na zewnątrz, ta maska jakoś tak mi jest, się wtopi super, ze mną. Jest super, nie? No. Ale nie. Tak. Nie, ja w ogóle mam wrażenie, że nie byłoby niczym złym, gdyby całe społeczeństwo przeszło terapię. Tym bardziej, że im dłużej się przyglądam, nie byłoby niczym złym, naprawdę, bo moim zdaniem właściwie wszystkie kraje Europy mierzą się, tylko że na Zachodzie wcześniej zaczęto się tym zajmować. W Polsce przez lata komuny nikt o tym nie myślał, czyli terapią postwojenną. Przecież my mieliśmy miliony obywateli, którzy wyszli z PTSD, z wojny, którzy przekazali te emocje dalej. I nikt się tym nigdy nie interesował, bo wtedy w ogóle generalnie jeszcze się nie interesowano takimi sprawami. Lata 40. To dopiero raczkowało to wszystko. Więc to jest też jakiś problem. Mówię, że Europa Zachodnia, społeczeństwa te zachodnie jakoś w pewnym momencie, no już kilkadziesiąt lat od nas szybciej zaczęły te terapie wdrażać, różne rzeczy przepracowywać. A w Polsce bida, i to w dodatku tutaj też są, pojawiają się uwagi a propos też kosztów, no bo jednak terapia prywatna kosztuje, nie jest tania. Te takie darmowe są ograniczone, bo brakuje specjalistów. I to też jest, słuchajcie, jakiś dramat, że polski rząd, i to nie chodzi o to teraz, że to jest PiS, bo Platforma czy poprzednie rządy też nic nie robiły w tym kierunku. Że nie ma takiego programu zdrowia psychicznego Polaków, ale prawdziwego nie mówiły, programu. Nie robiły, bo media nie alarmowały, bo wiesz, no, zawsze łatwiej wydarzyć. Rządy dopiero biorą się za robotę czegokolwiek, jak się zrobi afera wokół tego. No. A póki nie ma problemu, nikt nie mówi głośno, no to po co się za to zabierać? Ci ludzie sobie cierpią w samotności.
Tak, tych ludzi najczęściej nie widać, tak. Bo oni są często pewnie pozamykani gdzieś w domach raczej niż na zewnątrz. Bo nie mówią o tym nikomu, nie chodzą, nie krzyczą, że ich boli, tak, dusza czy tam umysł. I jest, no, to jest olbrzymi problem, ja sobie zdaję z tego sprawę, nam tutaj łatwo mówić o tym, że jak masz potrzebę, jak źle się czujesz, to iść porozmawiać z terapeutą, to jest takie jakby podstawa, żeby gdzieś zobaczyć w ogóle, co z tobą jest nie tak. Natomiast mam świadomość tego, że nie każdego na to stać, no, a publiczna służba zdrowia w tym zakresie no, daje tam nam terminy jakieś kilkumiesięczne chyba z tego, co słyszałem na wizyty, no więc to jest dramat. No. Jest to prawda, reforma psychiatrii, ta nowa reforma psychiatrii, która jest wdrażana od jakiegoś czasu, ta trzyetapowa, która ma spowodować, że ta psychiatra będzie bardziej środowiskowa niż... Mm-hmm. niż już nie pamiętam, tam na nią jest, no jeśli nawet jest kilkaset milionów, no to w porównaniu z budżetem na media państwowe, rządowe, no to są to się bardziej jakaś kropla. Tak, tak. No te 2 miliardy przydały. 3 miliardy już prawie. Tak? 3? Był jeszcze tak, ten? Dostali, no bo jest inflacja. 2700. No, fajnie. No to na pewno by pomogło wielu, wielu osobom, ale chcę powiedzieć o tej reformie psychiatrii, bo ona jest oczywiście wzorowana na tym, co dzieje się w innych krajach, na Zachodzie. I jeżeli uda się ją wprowadzić, a daje się wprowadzić ten taki pierwszy etap, czyli te centra pomocy środowiskowej, ma być ich tyle, ile powiatów w Polsce, czyli ponad 300. Już jest 60 kilka takich ośrodków, mam nadzieję, że się nie mylę, bo ja to na bieżąco sprawdzam na stronie tych centrum pomocy. I tam każdy będzie mógł iść i w ciągu 72 godzin otrzyma pomoc psychiatry bądź psychoterapeuty, bo wiesz, to nie jest tak, że, no nie wiem, możesz się zapisać do lekarza, znaczy jeżeli chodzi o psychiatrię, to czasem ta pomoc, ona musi być natychmiastowa, bo te 3 miesiące to może być za długo, no tak, może już nie być człowieka. Przez ostatnie miesiące mieliśmy serię zamykanych oddziałów szpitalnych, psychiatrycznych dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Co z tego, że powstaną punkty? Nawet chodzi o to, żeby nie dochodziło do momentu hospitalizacji, żeby ta pomoc nie, była ja rozumiem, już dużo szybciej. Ja wszystko rozumiem, tylko wiesz, tam są potrzebni i psycholodzy, lekarze i przede psychiatrzy. Lekarze przede wszystkim, psychiatrzy, bo ich nie ma. Wiesz, których nie ma. Nie ma i nie bardzo chcą zaczynać taką specjalizację. Są tam jakieś dla nich benefity przygotowane i ułatwienia, i miejsca, ale jakoś nie jest to kuszące. Bogumiła pyta, w jakim nurcie terapii psychologicznej najczęściej wasi rozmówcy korzystali, czyli z jakiej powinno być? Z jakiej? Czy, no tak. Nie pytaliśmy ich o nurty. Nie. Nie. Ja, czy nawet poza... Nie. Nie, nie. Czy nie baliście się, kolejne pytanie, że terapia zmieni wasze relacje z bliskimi? W sensie, rodzice mi to zrobili, nieodpowiedni partner i tak dalej, i tak dalej. No nie, nie, to właśnie terapia jakby leczy z takiego myślenia, które często może się pojawiać i które polega na obwinianiu wszystkich dookoła. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że mi zawsze to praca terapeutyczna urealnia to, co się działo wokół mnie albo dzieje we mnie i nigdy, raczej szedłem właśnie w kierunku do tego, żeby patrzeć jakby na siebie, co ja zrobiłem w tej sytuacji, a nie żeby kogokolwiek obarczać. No. I to, co mówiłeś wcześniej, Tomek, o tym pokoleniu naszych rodziców, a bardziej może naszych nawet dziadków. Dziadków, tak. Tych dzieci wojny. No to mi bardzo pomogło jakby też uświadomienie sobie tego i jakby próba chociaż takiego wejścia w skórę i naszych rodziców i ich rodziców, jakby to, jak ich domy wyglądały, jak musiały wyglądać domy no, w zasadzie całego społeczeństwa, które miało jeden wielki pewnie syndrom pourazowy, ciężki po wojnie. No, nie chciałbym sobie nawet tego wyobrażać, co się w umysłach tych biednych ludzi wówczas działo. Więc wiem, że to było przenoszone później przez kolejne pokolenia i to gdzieś jakby na nas też pewnie jakieś elementy tego spadają. I w ogóle jakby nie patrzę tutaj jakby w tym kontekście w kategoriach winy, nie? Że to jest w ogóle wina. No to są jakieś deficyty, które czy nasi rodzice, czy nasi dziadkowie mieli, mają. My też mamy i też pewnie coś tam powielimy. Natomiast jakby ja mówię o takich oczywiście takich sytuacjach, kiedy pewne rzeczy się po prostu działy na poziomie takim zupełnie nieświadomym, nie? Bo nie mam na myśli tego, że gdzieś ktoś stosował przemoc, że ktoś, nie wiem, dopuszczał się jakichś gwałtów czy jakichś tego typu sytuacji, no bo to już jakby wiadomo, to już jest zupełnie inny kaliber, nie? Natomiast gdzieś na takim czystym ludzkim
spojrzeniu na poprzedni wiek i na ten bardzo trudny czas, no to ja się mogę tylko cieszyć, że mi się udało żyć w takich czasach, a nie 50 lat temu, nie? Tak, myślę, że te trzy pokolenia, to wojenne, powojenne, nasze i czwarte pokolenie jakby teraz młodych ludzi, są tak absolutnie z innych światów. Tam nie ma styczności. To wszystko było zupełnie inne i przenoszona trauma, bo ona jest absolutnie traumą pokoleniową i to my jesteśmy chyba takim pierwszym pokoleniem, które tak jednak podejmuje trochę się terapii. Dostało, tak, tak, dostaliśmy narzędzi. No. Tak, że dostaliśmy narzędzia do tego, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi, a pokolenie rodziców, pokolenie dziadków po prostu przetrwało i żyło, jakby wiesz, zapewniając sobie, mam wrażenie, tak, tą pierwszą podstawową potrzebę z piramidy Maslowa, nie? Że jakby mieć gdzie spać, jeść, czuć się bezpiecznie, żeby było ciepło i tyle. Nie? Tak, tak. Kolejne pytanie dotyczące pracy dziennikarskiej. Jak znajdowaliście swoich rozmówców? Co było najtrudniejsze w rozmowie? No, z tymi rozmówcami to było tak, że ja miałem kogoś w głowie, Gosia miała kogoś w głowie, ktoś się tam do Gosi zgłosił. Tak, jedna osoba się do ciebie zgłosiła. Ktoś do mnie się zgłosił. Tak, tak. To takie było na zasadzie, no tak trochę jak my te nasze programy robimy, nie? Że to często bazujemy na tym, że ktoś, że ludzie się do nas zgłaszają. I tyle, więc ta selekcja nie była jakaś taka specjalnie trudna. I sama praca, tak jak ty już to mówiłaś chyba, Gosia, mam wrażenie, że jakby w tej pracy nad tą książką, to jakby same przeprowadzenie tych rozmów, to było w sumie chyba najłatwiejsze. Tak. Bo po prostu siadaliśmy na 2-3 godziny z osobą. To był najłatwiejszy element, no, zrobić te rozmowy już, nie? Dużo większym bólem było, żeby wziąć telefon do ręki i wykonać ten telefon. A no najpierw, żeby się umówić. Się, no, to też był ból i zrzucanie. I a na przykład praca Marek miał takie fazy, że praca nad tekstem, tak, to... że miał takie no zrywy. Ja no. Takimi interwałami. No, początek tak. Zresztą był taki, że znaczy początek, pół roku po. Tak, to był twój teoretycznie telefon, że umówiłem dwie rozmowy. To w jakimś tam właśnie zrywie mówię, dobrze, kurwa, daj mi ten telefon do Marka Plawgo. Wziąłem ten telefon do Marka Plawgo, zadzwoniłem, Marek Plawgo powiedział, jestem w Warszawie, możemy się jutro spotkać. Mówię, no to spotkajmy się, bo za chwilę będziesz we Włoszech. No to jedziemy, nie? I nagraliśmy go i wtedy z rozpędu wykonałem dwa kolejne telefony. Tak. I mówiłem nam trzy wywiady. I zrobiliśmy te trzy wywiady, a później było znowu... Tak, że już trzymamy to tak nieźle, to idziemy tak, dalej. To poszliśmy pod swoje tam kocyki, no. No chwila kocyk, a tak, a potem już szukaliśmy rozmówców. No. Tak. Udało nam się i kobiety, i mężczyzn znaleźć, więc myślę, że... Bardzo nam zależało, jakby to jest ta rozmowa, która jest jedną z pierwszych chyba. Dla mnie też tak cenna trochę, jakby tak, jeśli chodzi o to środowisko psychiatrów, żeby znaleźć psychiatrę, która ma sama choruje na depresję. Bo to było takie. Cały czas to jest dla mnie niezrozumiałe. Nie? Tak, bo ty to nawet porównałeś do terapii uzależnień, tak? Że no, często, że jakby w mojej branży, że tak to nazwę, terapeuta, który jest uzależniony i sam przeszedł terapię, no, większość osób, które są jego klientami czy tam pacjentami, docenia taką osobę, bo doskonale wie, że ta osoba go rozumie dużo głębiej niż jakiegoś człowieka, który skończył studia i się z tego tylko i wyłącznie wyszkolił na poziomie takim rozumowym. I wydaje mi się, że z psychoterapeutami i z psychiatrami mogłoby być podobnie. No i to, co Maja Herman nam pokazuje, no jakby jej przykład to, że ona zrobiła ten coming out sama, mimo że się go bała i do tej pory ponosi też konsekwencje takie negatywne tego, że to zrobiła i gdzieś tam jest czasem poddawana ostracyzmowi w tym środowisku, no pokazuje, że ci ludzie też no trochę, nie wiem, nie rozumiem tego do końca, nie? Dlaczego oni boją się, nie chcą, czy wstydzą się dzielić swoim pacjentom tym, że oni też są ludźmi po prostu, jak my wszyscy, i też chorują. Nie? Moim zdaniem to pokazuje, że wszelkie problemy psychiczne są stygmatyzujące. Stygmatyzujące. No, ciężko właśnie mówić o zdrowym podejściu dowód, społeczeństwa. No, jeśli sami psychiatrzy się boją o tym mówić, więc to pokazuje, jak źle jest z edukacją naszego społeczeństwa w tej kwestii. Takie stereotypy, nie? Niestety. Ta. Jest jeszcze jeden taki aspekt ważny, to Gosia też się tym trochę zajmowała zawodowo, robiąc taki cykl dla Zwierciadła o schizofrenii. Tak.
no duży jest taki, dużo jest takiego stygmatyzowania w chociażby takiej warstwie semantycznej, nie? Tak, zdrowia tak. psychicznego. Ja się często łapię na przykład na czymś, takie banalne teksty, które kiedyś pamiętam jeszcze jak na Twitterze byłem czynny, już tam na szczęście mnie nie ma, no to często się komentowało, były takie komentarze się pojawiały w odnośnie, w stosunku do polityków, którzy akurat coś durnego powiedzieli, więc często i często się używało takiej, takiej frazy, pewnie Tomek ją znasz i ty też pewnie ją znasz, o właśnie widać, że w tworkach podłączyli internet. Tak. Albo, że ktoś ma schizofreniczne poglądy. Ja wyjaśnię tylko dla widzów nie z okolic Warszawy, że tworki to jest zakład każde psychiatryczny. Każde województwo ma takie swoje tworki. My z Bydgoszczy, to bydgoszczanie wiedzą na przykład o świeciu, nie? To... Zresztą ja jakbyśmy dzieciakami, to też śmiano się ze świecia. Skąd jesteś ze świecia, nie? To było nawet stygmatyzowanie ludzi, którzy po prostu mieszkali w tym mieście, nie? Ja poznałam kilka osób. I to jest cały czas jakby w obiegu publicznym bardzo często używanie takich słów właśnie, które trochę obśmiewają te zaburzenia. Nie? W całej palecie zaburzeń psychicznych i chorób psychicznych, to ta depresja jakby ma tak najmniej, wiesz, takiego negatywnego... Znaczy, no trochę się oswajamy. Znaczy nikt nie powiedział nigdy do mnie depresantko. A na przykład poznałam taką dziewczynę, do której mówiono, że jest schizofreniczką. I te osoby, które doświadczyły schizofrenii, bardzo też... zwracają uwagę na to i proszą o to, żeby mówić, że mają doświadczenie schizofrenii, a nie, że są schizofrenikami, bo one nie są swoją chorobą. Ja też nie jestem swoją chorobą, ja po prostu mam depresję, ale nie jestem depresantką. I jak chcesz kogoś obrazić, to mówisz, że jest wariatem albo psycholem, a nie mówisz, że jest cukrzykiem. I to jest niesamowite. I to jest straszne, że po prostu obrażamy ludzi, mówiąc, używając takiego języka. Bo nie rozumiemy chorób i zaburzeń psychicznych. Ale często wydaje się nam się, że każda choroba psychiczna oznacza, że człowiek nie kontroluje się. Jest niepoczytalny. No jest wariatem. Tak samo właśnie jak schizofrenia. Tam jest tak dużo mitów. Jeżeli chodzi o zaburzenia lękowe, to jest bardzo wstydliwa choroba, jak się okazuje. Bo zaburzenia lękowe. Ja też rozmawiam z wieloma osobami w farbowaniu i one się wstydzą tego, bo trochę tego ataku paniki, bo trochę nie bardzo wiedzą, co zrobić. Albo, nie wiem, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, no też pokazane w popkulturze w Dniu Świra jako zabawne. A to jest ogromne cierpienie, jeżeli musisz wrócić tyle razy do domu i sprawdzić, czy drzwi zamknąłeś. To jest właśnie OCD, ale to jest straszne cierpienie, ogromne. No to jest w kontekście tego, co mówisz, pytanie, czy nie uważacie, że w społecznym odbiorze depresji jest pewna asymetria. Depresja jest chorobą kobiecą. Mężczyzna z depresją jest uważany za słabego. To jest krzywdzące dla obu płci komentarz. No bo faceci w ogóle nie powinni płakać, nie? Tak. Nie powinni, jednak jest taki cały czas taki kulturowy jakiś klin wbity w nasze umysły, no, że właśnie facet to musi być twardy, męski, never give up i w ogóle tam tak, jak zawsze wstawać prężnie i walczyć tam o pożywienie. No. Ale jak się pyta, kto częściej choruje na depresję, mężczyźni czy kobiety, to odpowiedź jest taka, że kobiety częściej sięgają po pomoc, a mężczyźni częściej popełniają samobójstwo. No tak, no właśnie częściej, tak, w Polsce częściej się... No w ogóle słuchajcie, jest coś takiego, że w Newsweeku Małgosia Święchowicz pisała tekst o ludziach zadłużonych, rodzinach, które no, bankrutują, bo mają kredyty do spłacenia. I początkowo wydawało nam się, że kobiety są bardziej zaradne, bo po pierwsze miała łatwiejszy z nimi kontakt, one chciały mówić o problemach. Ale jak zaczęliśmy trochę grzebać głębiej, to nagle się okazało, że to nie jest tak, że ci faceci nie są zaradni, że się nie przejmują, czy że mają wywalone, tylko się po prostu strasznie wstydzą, że jako facet nie potrafi utrzymać rodziny, spłacać kredytu i tak dalej. No to są gigantyczne problemy. Nie przez przypadek te statystyki samobójstw, o których mówicie, że faceci skuteczniej i w większej liczbie je popełniają. No to też o czymś świadczy. I jest coś takiego, no, znaczy wiecie, to takie kodowanie od dziecka i to, wiesz, znaczy, że chłopiec, tak, chłopiec musi być dzielny zawsze, tak, nie może okazać to, co mówić, słabości, nie może się bawić w babskie zabawy, okazywać uczuć i tak dalej, nie? A kobieta z kolei powinna być właśnie równocześnie otwarta. Wiele rzeczy może robić, której kobiecie nie wypada. Ale dziewczynka ma być grzeczna, czytaj, ona dorasta na kobietę, która
która jest uległa, ulega mężczyznom, tak, absolutnie. Ulega szefom. Jest przygotowana do patriarchatu. Tak. I ona służy, oddaje się. A propos jeszcze tych statystyk tam, że kobiety częściej niby chorują, no... One częściej po kiedyś mieliśmy taki, tworzyć taki portal o zdrowiu, nie wiem, czy pamiętasz. I jak rozmawialiśmy z tym naszym takim niedoszłym wspólnikiem, to on przecież przedstawiał jakby, jak ten rynek działa, jak się fokusuje w ogóle te sprawy związane w ogóle z szeroko rozumianym zdrowiem, no, że je się kieruje do kobiet. Mhm. Bo kobietom łatwiej jest odmówić o swoich problemach, łatwiej jest iść poprosić o pomoc. I nawet jeżeli się chce, załóżmy, sprzedać jakąś medyczną, nie wiem, usługę czy produkt facetowi, to lepiej to wychodzi marketingowo, kiedy się kieruje przekaz do kobiety, bo tam w 90%, tam padło na 95% sytuacji jest takich, że to kobieta weźmie swojego faceta i go zaprowadzi w końcu do tego lekarza, nie? I to z tego wynika, no bo faceci tak, no faceci się wstydzą. Henryk pyta... Słabości. Czy jeśli ktoś bliski mówi, że nie chce się jej żyć, jak zareagować? Jezu, ja bardzo nie lubię na takie pytania odpowiadać, bo to jest, kurczę, no nie chciałbym na siebie brać tutaj absolutnie jakby odpowiedzialności za tą osobę i za to, co jej odpowiesz. No, zawsze jak do mnie też osoby piszą w sprawie uzależnień swoich bliskich, to ja zawsze mówię, pójdź, jeżeli ta osoba nie jest w stanie na przykład się sama zebrać i pójść tam do specjalisty porozmawiać, to ty pójdź porozmawiać z tym specjalistą, opowiedz o tej sytuacji, może on ci coś takiego naprawdę dobrego doradzi. No, są ludzie, którzy są wykształceni w tym i z pewnością mają większą wiedzę i też jakby narzędzia do tego, żeby to jakoś pokierować rozsądniej. Albo żeby poradzić, co w takiej sytuacji, ale kiedy jest taka realna, czy realna, też nie, wiesz, ja nie będę oceniać, jaka jest realne zagrożenie życia, jak jest nierealne, czy jak ktoś raz powie, że nie chce żyć, to już jest realne, czy musi to powiedzieć przez 3 miesiące codziennie po 8 razy, ale po prostu też trzeba wezwać pomoc czasem, nie? Po prostu karetkę. No tak. No w momencie, w którym dana osoba zagraża sobie albo otoczeniu, no to... Jest moment, kiedy trzeba niestety sięgnąć po taki środek. Wiesz, przepraszam, bo tutaj było jeszcze takie ciekawe pytanie, tylko mi zginęło. Jak was słuchałem, to przewijałem. To słuchałeś czy przewijałeś? Mam podzielność uwagi. Ja nie mam na przykład. Zaskoczona? Możesz mi powiedzieć, Marek, jak moja fryzura? Świetnie. Nie wiem, to Krzysztofa się spytała, czy się tu czuje dobrze. No wiem, no. Zgubiłem. Jeszcze jedno. Nie. Nie było, no było generalnie pytanie osoby, ja je tak powtórzę, bo nie mogę znaleźć, że się pracuje w małym miasteczku, gdzie nie ma psychologa, psychiatry, gdzie trzeba dojechać, gdzie się pracuje od poniedziałku do piątku. No i generalnie jak żyć. I ja tutaj... Zgadzając się z tym, że najlepiej w takich sprawach nawiązać jakiś jednak kontakt i nie słuchać rad mniej lub bardziej mądrych, to ja tylko powiem coś takiego tej osobie, która pytała. Trzeba wziąć urlop, bo zdrowie psychiczne jest w ogóle podstawą funkcjonowania i jeśli nie znajdziesz tego czasu, po prostu biorąc urlop i jadąc do najbliższego specjalisty, no to nie będzie dobrze. No. Ja powiem tak bardziej bezpośrednio już. Z dużą dozą ostrożności podchodzę do takiego argumentu, że brakuje mi czasu na to, bo dzisiaj też nie trzeba wcale jeździć na te spotkania i koniecznie być osobiście. Dzisiaj dzięki pandemii, to jest ten plus pandemii, że ten cały, ta gałąź zeszła do internetu i większość pewnie terapeutów ma również taką usługę, że można przez Skype'a. Ja ze swoim psychiatrą, mimo że jest z Warszawy, to rozmawiam przez Skype'a, no bo nie chce mi się jechać po prostu do niego. I to działa, nie? Więc to można zrobić spokojnie też w taki sposób. Brak czasu jest często wymówką niestety, więc warto sobie zastanowić się nad tym. W terapii osób uzależnionych od alko jest hasło nie pije dziś. Jest takie hasło, tak? No, jest taki jeden alkoholik z TikToka, który takie hasło promuje. Nie pij dziś. Jest. Nie pij dziś. Tu jest nie piję dziś. A, no tak zwane 24 godziny, tak. No. Czy w terapii osób z depresją można sformułować podobne hasło?
cel, zadanie motywujące? Wiesz co, no chyba trochę można, bo oczywiście depresja jest czymś innym niż uzależnienie. Natomiast no w uzależnieniu też chodzi trochę o to, żeby w momencie, kiedy się odstawi tą substancję, która zajmuje dużo czasu w ogóle w samym piciu, na przykład spożywaniu jej i w planowaniu w ogóle i w myśleniu o tym, dużo energii pochłania jakby to całe życie osoby uzależnionej, ta koncentracja życia na uzależnieniu, na alkoholu. No to ważne jest w momencie, kiedy się odstawia tą całą substancję i ten świat, który za tą substancją stoi, trzeba tą pustkę czymś wypełnić i jakby usystematyzowanie sobie, ułożenie sobie dnia według jakichś takich sztywnych reguł jest zawsze dobrym pomysłem i zawsze dobrze działa. W momencie, kiedy przestaje się tylko jakby opierać na tym, czy rano wstanę i będę miał dobry humor, to coś zrobię i sobie coś wymyślę. Bo wiem po sobie, że często jak ja sobie zostawiam tak na jutro coś, co ja wymyślę, to ja później wymyślam, że ja wstaję rano, przechodzę płynnie wskakuję do wanny z ciepłą wodą i tam powoli sobie ta woda kapie, ja sobie tam leżę, trochę drzemię, później potrafię wstać, wytrzeć się ręcznikiem, przejść do kuchni, dwa kroki, zrobić sobie śniadanko i patrzę, tam kocyk rozłożony, jest poduszka, w sumie jak niewiele muszę, to zaraz może wjechać szybko drzemka, nie? I wpadnie drzemka o godzinie tam, nie wiem, 9-10, już później wstaję, jestem nieprzytomny, pół właśnie dnia zmarnowane, poczucie winy i tak dalej, nie? Więc... I potem dzwonisz do mnie i to ja obrywam. Już sobie tak nie dodawaj tak, w takiej ważności, no. Natomiast no warto sobie układać jakby plan dnia, po to, żeby mieć takie stałe punkty, które dają takie poczucie jakiegoś takiego osadzenia w ogóle, że robię coś. No. Co właśnie myślę, dla mnie zawsze działało dobrze to, jak ja coś po prostu robiłem. Nie? To mi zawsze dawało taki napęd pozytywny, że co by się dzisiaj nie stało, nie wiem, jak ja rano pójdę, na przykład się poruszam, no to już zrobiłem przynajmniej dla siebie coś dobrego dzisiaj. Nie? Myślę o takim haśle, takim właśnie, jak jest terapia uzależnień. Przy depresji nie mam takiego, ale też jakby totalnie zgadzam się z Markiem w sprawie tego planowania. No, mi na początku tej drogi do wstawania, do wychodzenia z depresji albo w ogóle wychodzenia z łóżka pomogła po prostu lista rzeczy, lista zadań na dziś. Ale no wiesz, tam zadaniem było wziąć prysznic. Ja to wszystko pisałam i tylko na przykład było tak 20 na koniec dnia. No jeżeli tam było wziąć prysznic, to też, nie wiem, poskładać pranie. No to były zadania, ale taką czułam sprawczość i wiesz, i jakąś taką dumę, nie? Umyć zęby, nie wiem, wyjść przed blok, cokolwiek, żeby takie, żeby nie leżeć, nie? Jakby wiem, że to leżenie nie pomaga, ale to nie ma nic wspólnego z wejść się w garść. To po prostu rób małe rzeczy, nie wiem, wypić kawę, wypić herbatę. Ja też prowadziłam i cały czas prowadzę dziennik. On też bardzo mi pomaga podczas konsultacji z psychiatrą, bo jest to jakiś, jestem w stanie zauważyć, co się dzieje wtedy, co wynika z czego, co od czego zależy. I w takim dzienniku pisałam sobie na koniec dnia rzeczy, które się wydarzyły miłe. I tam nie musiało być, nie wiem, fajerwerków, albo na przykład, nie wiem, że Dawid podsiadł do mnie, zadzwonił z propozycją randki. A dzwonił? Nie, no nigdy nie zadzwonił, już się z tym pogodziłam. Ale ja mam taką prośbę tutaj, jeżeli moja kamera do Krzysztof, jeżeli jakimś cudem dobra. Dawid podsiadło nas ogląda, nie albo ktoś ja się go nie zna, to niech chociaż wyślę jakąś wiadomość na Instagramie do Małgosi okay, i to będzie kolejne marzenie spełnione. Tak, tak, tak. Małe rzeczy, a cieszą. No więc ja nigdy nie wpisałam, że Dawid podsiadło i te sprawy, tylko na przykład, że świeciło słońce i pomyślałam sobie kiedyś, że wiesz, pisanie takich rzeczy, że świeciło słońce, to jest w ogóle dla jakichś właśnie takich dziwaków. Ale byłam w takim momencie, że musiałam się nauczyć i chciałam się nauczyć cieszenia najdrobniejszymi rzeczami, czyli świeciło słońce, nie wiem, zjadłam dobrą kanapkę. Ja to wpisywałam w dziennik i jak patrzyłam na to po kilku miesiącach, to z takim dużym współczuciem dla siebie, nie? Że wiesz, że byłam w takim momencie tak strasznie smutnym. W czarnej dupie. W czarnej dupie. No, że ta kanapka była okej. I cieszę się, że to robiłam, bo wiesz, jakbym tam zacisnęła zęby, ale ja nie mam nic do wpisania dzisiaj spektakularnego, no to miałabym puste strony, nie? No dzisiaj już piszę takie
Napisałam książkę. Na koniec dnia podsumowania. A wiesz, 2,5 roku temu było. Zjadłam kanapkę. Słuchajcie, będziemy kończyć, bo już godzinę 20 rozmawiamy. Tak? Czy to jesteś Tomuś Gadułana? Tomuś Gadułana. Mareczek jakiś dzisiaj rozgadał w ogóle. Ja dzisiaj jestem tłem. No, nie poznaję chłopaka. Dużo tutaj podziękowań dostaliście. Proszę was, przeczytajcie jeszcze tego ten czat i tam może podpowiadacie osobiście jeszcze na pytania. Pewnie będą się też pojawiać, bo film jest, te specjalne wydanie będzie do obejrzenia, będzie wisiało na naszym kanale. Więc bardzo dziękuję. Powiedzcie mi na koniec, co poczuliście, jak dostaliście już książeczkę wydrukowaną? Gosia się cieszyła, bo się uśmiecha. Tak, ja stwierdziłam, że ja nie będę kryć się z tym, że wow. I Marek powiedział, no ale co, jesteś dumna? Ja mówię, tak, jestem cholernie dumna, że widzę swoje nazwisko na książce. Było to moje marzenie, napisać książkę. Ja tak nie powiem tego, co Gosia, bo to dla mnie... Bo Marek już ma książkę. Nie, on ma już jedną. Tak, nie, to nie, no napisałem książkę jedną, którą się jarałem po prostu jak mały kotek, no. Ta trafiła trochę w inny okres po prostu mojego życia, inny też jakby mój stan emocjonalny, no więc jakby bez takiego już wielkiego wow, ale czułam taką satysfakcję, no. Ja dużo bardzo, przez długi czas w ogóle też to był taki mój problem, nie. Duży problem też mój w pracy nad tą książką był, że do mnie często powracało takie poczucie takiego zwątpienia, że to jest tak beznadziejne wszystko, że to w ogóle, po co my to chcemy wydać, to w ogóle jakby nic z tego nie wynika. Jakby ja miałem często takie tąpnięcia, że traciłem kompletnie wiarę w to, że to ma sens jakikolwiek, nie? I przecież ja pamiętam, przecież my tą książkę wysłaliśmy do wydawcy i opisaliśmy sobie sami w ogóle, tak. Bez pomocy nikogo. Tak, tak, tak. Nie wiedząc, czy chcemy wydać ją sami, czy ktoś nam ją wyda. I wysłaliśmy ją do wydawcy w połowie listopada, 2 miesiące temu. No i wydawca po 2 dniach napisał, że bierzemy tą książkę i w ogóle tak. Tydzień później, czy 2 tygodnie później już podpisaliśmy, mieliśmy umowę i ona poszła w trybie ekspresowym do druku. Tak, ale mieliśmy takie fazy od wydamy sami, w ogóle super, przecież umiemy takie rzeczy, w ogóle jesteśmy, no kurczę, zrobimy to, damy radę, po niech ktoś to weźmie, spali albo wyda. Nie? No. Dosyć. Udało wam się, gratuluję tej książki, cieszę się. Jeszcze tak na końcu powiem, jest coś takiego mojego, że jak się wchodzi do Empiku i wchodzisz, a tam na stoliku zaraz na początku leży, tak, no jest, no. No jest, oczywiście, że jest. Przyjemne uczucie to jest. Bierzcie, czytajcie, znaczy bierzcie, kupujcie, czytajcie. Są audiobooki, e-booki, więc co kto lubi. Ja czytam audiobooka, także jakby ktoś tam. Czytasz? I czytam pytania nasze. A odpowiedzi? A odpowiedzi czyta i kobieta, i mężczyzna. Hmm. Posłucham, czy mi się podoba. Bardzo, bardzo wam polecam książkę Małgorzaty i Marka. Jest OK, to dlaczego nie chcę żyć? Ważne rozmowy w szalenie ważnym temacie depresji. Gratuluję wam jeszcze raz tej książki. Małgorzata Serafin, dzięki. Marek Sekielski. Dziękuję. I ja, Tomeczek, żegnam się też z wami. To było specjalne wydanie Sekielski Online. Tak właściwie sobie przypomniałem, że to fajny program ten Sekielski Online. Może ponagrywałbym trochę rozmów. Bardzo fajnie. Jak masz ochotę, ja tutaj zawsze cię chętnie ugoszczę. Ja myślałem, że jestem u siebie. Z autorką naszej ilustracji, z Matyldą. Była świetna rozmowa. Dzięki. No to sobie podcukrzyliśmy na koniec. To pa. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.